Dzień dobry państwu. Dzisiaj zaczniemy sobie od podsumowania ostatnich nocnych ataków. W ostatnim przeglądzie, który nagrywałem wczesnym rankiem w środę, mówiliśmy o wydarzeniach z nocy z wtorku na środę i były to ataki między innymi na lotnisko w mieście Psków, czy raczej pod miastem Psków, niedaleko granicy z Estonią. To nie był jedyny atak tamtej nocy, do tego jeszcze zaraz przejdziemy, ale ten prawdopodobnie miał największe skutki, jeśli chodzi o uderzenie na infrastrukturę wojskową Federacji Rosyjskiej. Tutaj zostały trafione przynajmniej cztery samoloty transportowe iu 76 Mamy już zdjęcia satelitarne, Tutaj myślę, że całkiem nieźle to widać, ale możemy powiększyć jedno z nich. Tutaj widzimy ciemną plamę na samolocie i dwa samochody, które wyglądają trochę jak pojazdy pożarnicze. Mamy tutaj drugie takie zdjęcie z podobną ciemną plamą na środku. To prawdopodobnie oznacza, że dwa samoloty są uszkodzone, natomiast mamy też dwa samoloty całkowicie zniszczone. To są prawdopodobnie te samoloty, które było widać, kiedy pokazywano wideo z pożarów. Wtedy w środę pokazywałem Państwu wideo, na którym ktoś twierdził, że widać płonący samolot, ale obiektywnie należało stwierdzić, że nie widać czegoś takiego. Później się pojawiło więcej materiałów na przynajmniej jednym z nich. Płonący samolot było widać, i tutaj widzimy ślady. IU-76 to duży samolot transportowy. Federacja Rosyjska posiada ich według ogólnodostępnych danych sprzed wojny około 120 trochę ponad, więc cztery sztuki to nie jest może cios decydujący, niemniej jednak lotnictwo transportowe, zwłaszcza w czasie wojny, ma pełne ręce roboty i brak tych czterech sztuk. To już samo w sobie nie jest mało, to są miliony dolarów, oczywiście, strat. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że to ma efekt nazwijmy to w ten sposób psychologiczny, to znaczy, ludzie, którzy będą latali tymi samolotami, decydowali o ich rozmieszczeniu i tak dalej, będą się musieli dwa razy zastanowić. Co robią? Dodatkowo proszę Państwa, dzisiaj w nocy pojawiło się wiele różnych nagrań pokazujących jak serie z karabinów maszynowych przeszywają niebo nad pskowem, choć na tych materiałach nie widać było żadnego celu. To akurat nie jest nic zadziwiającego, bo te cele zazwyczaj są dość małe. Ukraina ostrzeliwuje terytorium Federacji Rosyjskiej przy użyciu dość prostych, niewielkich dronów kamikadze typu samolotowego. Na nocnym niebie można ich. Nie zauważyć. Niemniej w przypadku Pskowa dzisiaj może to być sytuacja, w której po prostu obrona przeciwlotnicza przy lotnisku jest tak znerwicowana, że zaczęła strzelać do pustego nieba. Mamy tutaj, proszę Państwa, mapkę. Ona jest nieduża i niewiele tutaj widać, ale jest zaznaczonych sześć czerwonych strzałek w okolicach Moskwy po drodze do Moskwy na północ od niej na południowy wschód od niej i cztery sztuki na południowy zachód czyli na takiej osi powiedzmy sumy Moskwa mniej więcej może bardziej nawet kijów Moskwa i siódma strzałka na Psków to jest proszę państwa schematyczne przedstawienie tych ataków z nocy z wtorku na środę 7 różnych regionów Rosji zostało zaatakowanych. Między innymi oprócz lotniska była zaatakowana także fabryka układów elektronicznych w mieście Briańsk, która w ponad 90% swoją produkcję przeznacza dla rosyjskiego wojska. Tam mówi się w rosyjskich mediach o tym, że pożar po trafieniu miał około 40 metrów kwadratowych. Nie jest to więc sytuacja, w której zakłady zostałyby całkowicie zniszczone. Mówię o tym także dlatego, że niedawno była taka sytuacja niedaleko od Moskwy, na północny wschód od Moskwy, w mieście sergijew Pasat został bardzo potężnie trafiony czymś, lub coś zdetonowało w zakładach optycznych. Wtedy Rosjanie mówili o eksplozji magazynu fajerwerków. Więc tutaj udało się przeprowadzić bardzo duży, jeśli chodzi o skalę, potężny atak, który miał realne skutki dla rosyjskiego wojska. Chociażby jeśli mówimy tutaj o mm, zniszczeniach na Lotnisku pod Pskowem. Tutaj dodatkowo, proszę Państwa, mamy informację od RDK, czyli Rosyjskiego Ochotniczego Korpusu, który przyznał się do ataku na lotnisko w Kursku. Lotnisko w Kursku zostało zaatakowane w nocy z 26 na 27 sierpnia. Wtedy Państwu w przeglądzie czytałem jeden z postów, od korespondenta wojennego rosyjskiego, który informował, że lotnisko w Kursku zostało zaatakowane przez kartonowe papierowe drony australijskie. Były jakiś czas temu doniesienia o tym, że Australia przekazuje Ukrainie kartonowe drony i tam rosyjskie media pisały, że takie drony, po tym ataku na kursk, że takie drony są. Ciche, bo mają, mogą mieć elektryczny silnik, są różne warianty. Są niemetalowe, bardzo niewielkie, ciche, chłodne stosunkowo, więc trudno je bardzo wykryć. I to bardzo dobrze pasuje do tego oświadczenia od RDK, które twierdzi, że... I żołnierze tej formacji przeszli granice z tymi dronami, kartonowe, więc także stosunkowo lekkie. Wiadomo, materiał wybuchowy, silnik, baterie lub paliwo, to wszystko trochę waży. No, ale jednak kartonowy, kartonowy korpus czy. Tutaj znowu mi się, przepraszam, rusycyzm włącza fuzeliarz, czyli po naszym kadłub. Kartonowy, papierowy jest lżejszy oczywiście. Więc to pasuje do grupy dywersyjnej, która przeszła gdzieś na stronę rosyjską, podeszła, nie wiem, 50-70 kilometrów od takiego lotniska, odpaliła te drony i wróciła na swój teren. To jest, proszę Państwa, jedna ważna informacja i jest jeszcze jedna. Tutaj mamy... Informacje o tym, że cele w Teodozji zostały zaatakowane. Teodozja to jest, proszę Państwa, miasto na Krymie, już w kierunku cieśniny kryczeńskiej. Tutaj ta mapka nie jest dobrze widoczna, ale jeśli Państwo zmrużycie oczy i przybliżycie je do ekranu, to można zauważyć, że faktycznie to jest wschodnia część Krymu. Tam jest taki rozszerzający się cypel który kończy się właśnie mostem, mostem Krymskim i miastem Kercz. I tutaj przy zwężeniu prowadzącym na ten cypel jest miasto Teodosja. Tutaj został zaatakowany rosyjski cel i strona rosyjska twierdzi, że zostało, został ten atak przeprowadzony przy użyciu przerobionego radzieckiego drona rozpoznawczego Tupolew 141 Stryż. Natomiast co jest ciekawsze, strona ukraińska twierdzi, że do tego ataku, który został wykonany naprawdę z dużej odległości, została użyta przebudowana, zmodernizowana rakieta Ziemia Woda Neptun. To jest ciekawe, już wcześniej słyszeliśmy o tym, że taka rakieta została wykorzystana do ataku na system S400 w zachodnim w Krymie w zachodniej części Półwyspu. Teraz się pojawiła nowa informacja o nowym ataku. Jeszcze po drodze rosyjscy korespondenci próbowali twierdzić, że ten atak na Teodozję został przeprowadzony amerykańską rakietą antyradarową HARM, ale tutaj odległość mocno odstaje od deklarowanego zasięgu tego rodzaju rakiety. Mamy, proszę Państwa, jeszcze tutaj jedno wideo no, możemy przejść, możemy to pokazać. To jest, proszę Państwa, oczywiście Jewgeni Wiktorowicz Prigorzyn. To wideo zostało pokazane przez y, y, kanały zbliżone do Wagnera, nieoficjalne Wagnerowskie, tylko zbliżone do Wagnera, choć tutaj jest też mocne zamieszanie z tym, co to jest zbliżone do, a co to jest oficjalne. Przypomnę, że ten kanał... Uznawany za najbardziej oficjalny. Prigorzynowski nazywał się czapka Prigorzyna, dość mocno niepoważnie. Tak czy inaczej, na tym materiale wideo Prigorzyn mówi, że trzeba powiedzieć coś na temat spekulacji o jego śmierci. Jest druga połowa sierpnia, i tam dalej różne mm, szczegóły bez znaczenia, że on tam sobie jedzie, że wszystko w porządku, że się dobrze czuje. Druga połowa sierpnia, proszę Państwa, nic tutaj tak naprawdę nie znaczy, nic nam nie dowodzi. On... Ta wersja oficjalna mówi o tym, że zginął 23 sierpnia. Jeśli chodzi o wersję, był film tutaj na kanale na ten temat. Ja cały czas raczej trzymam się wersji, że on umarł. Natomiast jeśli chodzi o politykę Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o tę wojnę, to proszę Państwa, nie należy wykazywać się zdziwieniem, jeśli wydarzą się wydarzenia zadziwiające. Natomiast, tak jak mówię, 23 sierpnia to jest druga połowa sierpnia, 31 sierpnia to jest druga połowa sierpnia i 17 sierpnia także. Więc bardzo możliwe, że to wideo zostało nagrane tuż przed, tuż przed zamachem, a równie dobrze mogło być nagrane w zeszłym roku. Tutaj nie możemy być absolutnie tego pewni. Natomiast pojawiło się kilka ciekawostek dotyczących całej tej historii z samolotem, który rozpadł się nad Okręgiem Twerskim. Może zacznijmy od tego, że firma Embraer, firma brazylijska, producent tego konkretnego samolotu, postanowiła poprosić o możliwość udziału w śledztwie. I została jej ta możliwość przez stronę rosyjską Odmówiona. To jest standardowa procedura. Każdy producent samolotu lubi i często chce brać udział w tego typu czynnościach, żeby po prostu zrozumieć, jeśli gdzieś się dałoby takiej katastrofie zapobiec albo jeśli nie daj Boże, była to, był to efekt, taka katastrofa błędu inżynierów tej firmy, no to oni chcieliby oczywiście wyciągnąć z tego wnioski. Dlatego samoloty są bezpieczniejsze od samochodów, bo tego typu procedury w tej branży są standardem. Zresztą, na przykład firma Volvo ma podobne standardy i wokół swoich zakładów wysyła specjalistów do wypadków samochodowych, żeby również patrzeć co tam się stało, analizować przyczyny i wyciągać wnioski. Więc tutaj odmówiono Embryerowi, to jest do pewnego stopnia oczywiście podejrzane. Druga sprawa jest taka, donoszą nam, że z miejsca zdarzenia, z miejsca w którym upadły te szczątki samolotu, nie tylko zebrano szczątki samolotu, ale także zebrano dość grubą warstwę gleby. Nie jestem przekonany, może wy wiecie w komentarzach więcej ode mnie, czy to jest standardowa procedura, że po katastrofie lotniczej się zabiera także ziemię, na którą ten samolot upadł. Tutaj można przewidywać, że podobnie jak w przypadku innych świętych, także po... Prigorzynie będą sprzedawali relikwie w postaci słoików, na przykład z ziemią, na którą upadły szczątki. Może to być rodzaj pamiątki, ale to jest tylko mój czarny humor. Tak naprawdę raczej wyczuwamy woń plugawego podstępu i jakieś ukrywanie śladów. Coś jeszcze, jeśli chodzi o Prigorzyna. Chyba tyle. Mamy ciekawy artykuł i zwiestia. Zresztą nie tylko one o tym piszą. Paliwa nie ma. W regionach deklarują braki paliwa na stacjach benzynowych. Tak głosi tytuł. Siergiej Aslanian, rosyjski dziennikarz motoryzacyjny, nie tylko motoryzacyjny, twierdzi, że w dużej mierze deficyt paliwa na stacjach benzynowych w różnych rosyjskich regionach, w tym tych bardzo wyraźnie oddalonych od frontu, zupełnie tych wschodnich, syberyjskich, także Brakuje paliwa ze względu na to, że poszczególne, poszczególni uczestnicy rynku się ze sobą po prostu biją o możliwość jego sprzedawania. Czy to prawda, czy rację ma Michał Krutichin, specjalista od rynku, rynku naftowo-gazowego, który już dawno temu twierdził, że sankcje mogą doprowadzić do braków benzyny w Rosji? On tłumaczył to tym, że rosyjskie rafinerie, których jest tylko troszkę ponad 30, bodaj 32, są zbudowane w taki sposób, by produkować jednocześnie między innymi benzynę i mazut i jeśli mają co robić z mazutem, który wcześniej kupowała Unia Europejska dla statków handlowych, to nie da się produkować benzyny, bo nie ma gdzie tego mazutu przechowywać. Kto ma rację, nie wiemy, natomiast brak benzyny w Rosji nie jest tutaj wielkim. Wielkim smutkiem dla nas, a jeszcze było jedno wyjaśnienie od Aslaniana, który mówił także, że może to wynikać ze spadku prędkości transportu kolejowego. Wróćmy jednak do tradycji, przejdźmy do naszej komsomolskiej prawdy. To jest interesujące jak zwykle źródło, chociaż ostatnio mniej. Mamy tutaj 1 września, dzisiaj dzieci jeszcze dzisiaj nie idą do szkoły, w poniedziałek idą. Przynajmniej w Polsce, ale tutaj stało się to pretekstem, żeby Komsomolska Prawda opowiedziała o nowych przepisach w prawie. Pierwsza zmiana to gorące posiłki dla młodszych uczniów szkół w klasach 1-4 za darmo. Więc znowu socjal, znowu dokarmiamy społeczeństwo, to znaczy Rosjanie dokarmiają. W gruncie rzeczy ciężko powiedzieć coś złego przeciwko ciepłym posiłkom dla dzieci, bezpłatnie, prawda? To nie brzmi źle, natomiast oczywiście zaraz pojawia się druga informacja pod tytułem kto za to zapłaci. Pojawiają się także nowe mandaty za złe opony w złej porze roku. W gruncie rzeczy tyle tu jest ciekawego. Można tylko powiedzieć, że jednym z dużych dostawców jedzenia dla szkół była, był właśnie Jewgini Prigorzyn i jego firmy. Podobno, podobno nie wiem, nie byłem, nie jadłem, jeść się tego nie dało. Mamy tutaj też kurgancki zakład który produkuje pojazdy opancerzone, między innymi, udowodnił, że Bradleye ustępują BMP3, czyli po naszemu byłby to BWP-3, jeśli chodzi o bojową efektywność. I piszą, że no generalnie, proszę Państwa, rosyjski BeWup jest lepszy, jeśli chodzi o przekraczanie trudnego terenu i pływa, i ma większą siłę ognia. Tu faktycznie, proszę Państwa, nie ma absolutnie żadnego dowodu, to jest po prostu opinia. Nie ma żadnych materiałów z testów, nie ma żadnych informacji o tym, co porównano, w jaki sposób porównano, to jest po prostu opinia. Tu warto powiedzieć, że faktycznie BWP-3 jest dość silnie uzbrojony, na pewno ma mocniejsze uzbrojenie artyleryjskie niż... Bradley, który ma tylko działko 25 mm, choć to jest też, proszę Państwa, kwestia nazwijmy to sporna. Na polu walki niewiele jest celów, które są w stanie oprzeć się. Działku 25 mm, a na przykład nie są już w stanie oprzeć się działku 30 mm. Mamy tutaj dość wyraźny podział, to znaczy, albo są cele lekko opancerzone, które tak czy inaczej przeciwko tym 25 mm sobie nie poradzą, albo mamy pojazdy ciężko opancerzone, czołgi, na które już tak czy inaczej trzeba użyć pocisków przeciwpancernych kierowanych. Które no, Bradley posiada lub może posiadać. Tak czy inaczej, jest to opinia. Dodajmy przy tym moją opinię: BWP-3 posiada bardzo silne uzbrojenie artyleryjskie, faktycznie, co oznacza dużo dość wysokokalibrowej, no nie tak jak czołgowa, ale zdecydowanie wyższo kalibrowej niż Bradley amunicji na pokładzie przy lekkim opancerzeniu oznacza to, że może tam dość łatwo dochodzić do silnej detonacji wewnątrz pojazdu. Mamy tutaj doniesienie proszę państwa o tym, że mm, Ukraińcy trafili Podostrzał już na terenie Federacji Rosyjskiej, że Rosjanie przechwycili grupę dywersyjną ukraińską na terenie swojego kraju, że ta grupa wyposażona po zęby w materiały wybuchowe szła wysadzać w powietrze różne obiekty. Tutaj jest taki zabawny fragment: w arsenale terrorystów były mocne. Miny magnetyczne, którymi ukraińscy żołnierze tak lubią wysadzać cywilów. Tu trzeba się, proszę zastanowić, mina magnetyczna jest miną, którą można przyczepić dzięki magnesowi myślę, że tutaj moje tłumaczenie jest zbędne do powierzchni metalowej, takiej jak pancerz czołgu, jak drzwi bunkra, jak instalacja przemysłowa. No nie da się tego za bardzo przyczepić do np. otynkowanej ściany domu, albo do drewnianej ściany domu, co na rosyjskiej wsi jest standardem wciąż. Do płotu, do krowy, do cywila no takie miny magnetyczne tutaj niewiele pomogą. Statki okręty jak najbardziej. Samoloty proszę bardzo. No ewentualnie może traktor, może to mieli tutaj na myśli. Wydaje się jednak, że tutaj po prostu propagandyści zarzucili poetyckim freestylem. Mamy tutaj jeszcze artykuły, z których niewiele wynika. Zachodnie sankcje nie pogrzebały, a dali popchnęły, dali impuls do rozwoju. Dzięki czemu ekonomia gospodarka Rosji mm, wzrosła. To jest bajka, którą słyszymy od początku tej wojny. Jest jeszcze politolog, który prowadzi kursy dronowe, który opowiada o tym, że w zasadzie nie istnieje jeszcze coś takiego ani w Rosji, ani na świecie, jak obrona przeciwko dronom. Faktycznie obrona przeciwko dronom jest trudnym zadaniem. To nie jest niemożliwe. Systemy tego typu istnieją, zależy oczywiście, jakie drony. I tutaj na przykład można wspomnieć o naszych zrzutkach, akurat tej zrzutki sobie tutaj nie otworzyłem, ale w opisach jest do niej link. Przemek znany wam jako kordian, zbiera na platformę gąsienicową dla umieszczenia tam właśnie systemu przeciwdronowego przeciwko celom latającym. Byłem tam z nim, oglądaliśmy ten sprzęt, który po kosztach właściciel mu. Ma w planie oddać, to jest już wszystko mocno dogadane. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Pogadaliśmy z Przemkiem, żeby on też trochę opowiedział i o tej inicjatywie, i o tym, co, się, co widział na froncie. Myślę, że warto. Jutro około 10.30 puścimy. Jak już jesteśmy przy zrzutkach, to tutaj, proszę Państwa, mamy zrzutkę na 19. Brygadę Rakietowych Sił Zbrojnych Ukrainy. I jest już dwa napisy na rakiecie, udało się sprzedać jeden z takich, mm, takich nazwijmy to, pomocników, ludzi, którzy kupili sobie taki napis za pomoc dla tej brygady, pozwolił mi to opublikować. Tu oczywiście mamy drobną cenzurę, żeby nie wyszło wulgarnie. Człowiek nasz. Darczyńca jest, jak widać, fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Oczywiście, także, proszę państwa, zbieramy na pół Kalinowskiego, zbliża się kolejny wyjazd, a póki co jeszcze brakuje. W tej chwili około 4000 zł mi brakuje, żeby zamówić dwie palety zupek chińskich. To jest istotne. Później na kurtki. Tablety są, magazynki są. Łóżka polowe są, monitory w zasadzie telewizory są, gogle antyodłamkowe na razie tylko 50. Rękawiczki są, ale to jeszcze jest mało. O tyle, że nasz samochód przyjmie więcej, a żal jechać z pustym. Jest tutaj ciekawa aukcja. Mamy takie dzieło sztuki. Tam jest opisane, skąd się wzięła hiena na aukcji pomocy dla żołnierzy w Ukrainie, dla białoruskich żołnierzy w Ukrainie. Ma to związek z rosyjską propagandą, jest swojego rodzaju żartem. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, proszę Państwa, cały czas trwają oczywiście walki w okolicach miejscowości Robotyne. Wszystko, co wiemy w tej chwili na temat wydarzeń na froncie, wskazuje nam na to, że realnie w tej chwili tutaj skupia się cały wysiłek ukraiński, ten główny, żeby front przełamać. I mamy tutaj dwie nowe osie ataku: próbę okrążenia miejscowości Nowoprokopiwka i dalej ataki na miejscowość Werbowe. Tu proszę państwa, jeśli chodzi właśnie o werbowe, pojawiło się sporo newsów o tym, że te walki trwają już za linią, którą określa się jako linia surowikina. I tutaj można to zobaczyć, jak to przebiega, ta linia. Tu jest takie wybrzuszenie na północny zachód, co sprawia, że chociaż roboty... Na i na tym kierunku żołnierze ukraińscy są już dalej na południe niż werbowe, i walki trwają dalej na południe, to jednak tutaj mamy zakręt tej linii obrony i werbowe jest wciąż za tą linią obrony, ale tak jak mówię, pojawiają się różne dowody, różne przekazy, materiały wideo pokazujące, że żołnierze ukraińscy już są zauważani za tą linią obrony. To nie musi oznaczać, że ona została przełamana, to mogły być po prostu jednostki piechoty, które tam przechodzą na chwilę, dokonują rajdów, prób i tak dalej, ale te ataki są obserwowane cały czas właśnie na Werbowe. i chociaż Rosjanie twierdzą, że południowa część miejscowości Robotyne dalej jest kontrolowana przez nich, to jednocześnie atakowana jest Nowoprokopiwka i widzimy tutaj próby okrążania jej od flank. Jeśli się uda zdobyć werbowej Nowoprokopiwkę, będzie można iść oczywiście dalej. I to jest smutna konstatacja. Ponieważ, proszę Państwa, to zajmuje czas, dokładnie tak samo mamy tutaj te same argumenty, co wtedy, kiedy Rosjanie zdobywali Bachmut powolutku. Wtedy, mówiłem, zajęcie Bachmutu nie przyniesie jako takiego strategicznego przełamania, bo za Bachmutem są kolejne linie obrony. Tutaj jest bardzo podobnie. Pytanie nie brzmi, czy tam są linie obrony. Pytanie brzmi, czy będzie wystarczająco, czy Rosja będzie miała wystarczająco wielu żołnierzy, żeby te linie obrony dalej utrzymywać. Tutaj, proszę państwa, mogę się podzielić dwoma informacjami. Jedna to jest informacja od kanału Tatarigami UA na Twitterze. To jest były, były ukraiński wojskowy, który tłumaczy, że lubimy się skupiać na tych elementach linii obronnych, które widać na zdjęciach satelitarnych. Natomiast, że trzeba brać także pod uwagę, że te linie drzew, linie leśne to jest zawsze linia obrony naturalna i że tego często nie bierzemy pod uwagę, a ich tam także jest wiele. To samo prawdę mówiąc mówił mi podczas naszego wyjazdu Przemek, znany wam jako Kordian, który mówił, że las, drzewa pozostają jedną z najlepszych form ochrony przed wzrokiem. A co za tym idzie przed ostrzałem, jeśli się w tym lesie dodatkowo okopiemy, to cytuję Ziemia to najlepsza osłona i taka linia drzew po prostu stanowi naturalną linię obrony. On też mi opowiadał, że kiedy był na tym odcinku frontu jeszcze ładnych parę miesięcy temu to z drona widzieli jak wyglądają te linie umocnień. I określił to nie jako linię umocnień, tylko jako miasteczka umocnień, okopowe miasteczka ze szpitalami, z magazynami, z miejscami do trzymania pojazdów i tak To postępuje, proszę Państwa, powoli, natomiast samo to, że Ukraińcy faktycznie w tym arcy trudnym terenie, w tych arcytrudnych warunkach ostrzeliwani przez śmigłowce cały czas na polach minowych, w ogóle się posuwają do przodu, to jest bardzo wciąż dobra wiadomość. Przypomnę, proszę Państwa, podobna sytuacja ma miejsce w Awdijewce. Tutaj te postępy od linii, która dzieli ten kolor proszę Państwa, no bardziej fioletowawy na bardziej czerwonawy, to, to są postępy od półtora roku. Tutaj Avdijewka także była przygotowywana długo, podobnie jak linia na południu. Jeszcze dłużej zresztą, co tłumaczy, czemu tu postępy są jeszcze słabsze. I tutaj Rosjanie przez półtora roku się posunęli momentami na setki metrów, na, flangach, na fla, flankach. Po rosyjsku to są flangi, po polsku flanki miękko, więc tutaj powstaje takie zamieszanie. Tutaj mamy do czynienia z dwoma, trzem, z trzema już prawie miesiącami, tam mamy półtora roku. Widać, że tutaj postępy są. Czy są wolniejsze niż byśmy chcieli? Oczywiście, ale to nie jest tak, że nic się tu nie dzieje i muszą Państwo zdawać sobie sprawę, to odbyło się kosztem ogromnych wysiłków. Strat i wydatków. Mamy ciekawą informację, to jest pierwszy raz, kiedy udało mi się znaleźć akurat na kanale dwóch majorów, gdzie zostało przez stronę rosyjską to miejsce, tutaj zaznaczone na szaro, określone jako ukraiński przyczółek przy miejscowości Pitstepne, po rosyjsku Podstepnoje, czyli Podstepowe. Tu na zachód od kozackich obozów. Padło pytanie w komentarzu, dlaczego niektóre nazwy własne tłumaczy, a niektóre nie. Tutaj ta, ta wymowa ukraińska kozaczy, lacheri, wydaje mi się trudna. Nie jestem przekonany, czy faktycznie poprawnie to wymawiam. Dla uniknięcia tego typu lingwistycznych problemów ukraińskiego uczyłem się tylko dwa lata. No, po prostu tłumaczę te nazwy: kozackie obozy, żeby było na pewno poprawnie, żebyście Państwo ode mnie nie słyszeli jakiś głupot. Choć niestety czasem się to może zdarzyć. Więc tu mamy potwierdzone dwa przyczółki. Przy czym w tym samym wpisie dwóch majorów pisało, że ten drugi przyczółek przy moście antonowskim został wzmocniony nowym desantem. Podejrzewam, że to jest wydarzenie raczej. Standardowe, rutynowe. Jeszcze bardzo przepraszam, wróćmy do tematu roboty. No tutaj pojawiła się ciekawa animacja, na której widać postępy tej ofensywy z ostatnich dwóch tygodni. Widzimy, proszę Państwa, że chociaż jeśli patrzeć na to z dnia na dzień, to wydaje się, że niewiele się zmienia, to jednak tu się dzieje faktycznie. To nie jest sytuacja stagnacji na linii frontu. A przypomnę, mamy 20 km do miejscowości Tokmak. Jeśli się uda tam dostać, to już można uznać ofensywę letnią za taką, która wykonała, wykonała plan minimum. Tutaj jeszcze warto odsunąć tę mapę i powiedzieć, że jeśli chodzi o wymianę ciosów i ogólny obraz, to zaczyna nam się tutaj układać sytuacja w swojego rodzaju Nową rzeczywistość. To nie jest tak, że to się wydarzyło jednego dnia. To jest, proszę Państwa, nowa rzeczywistość, która polega na tym, że po pierwsze, w tej chwili to Ukraina naciera, zdobywa, zdobywa teren. Było tu wiele komentarzy, że mówimy, opowiadamy, jak Rosja jest słaba, a przecież Rosja po 100 metrów dziennie, ale czołga przez Bachmut, więc wygrywa. Ta logika mnie zupełnie nie przekonuje. Tutaj ta logika także nie ma zastosowania. Samo czołganie się do przodu to za mało, żebyśmy mogli coś powiedzieć. Pytanie zawsze brzmi, jakim kosztem? Natomiast widzimy tutaj z jednej strony lądową ukraińską ofensywę, i to samo w sobie jest już cieszące. Dodatkowo widzimy wielką zmianę polegającą na tym, że już obie strony są w stanie razić cele wojskowe. Na głębokich tyłach przeciwnika. Od samego początku wojny istniał duży mm, dysbalans. Tutaj Rosja była w stanie atakować dowolne cele w dowolnej odległości od swojej granicy. Całe tereny Ukrainy były terenami, na które mogły przylatywać rosyjskie rakiety, nigdzie nie było bezpiecznie. W tej chwili, po ostatnich atakach, i to także nasila się nie od tygodni, ale od miesięcy na Rosję, możemy powiedzieć, że sytuacja się zaczęła wyrównywać, i w tej chwili także Rosjanie mają problemy, żeby. Czuć się bezpiecznie na głębokich tyłach. Przy czym tutaj warto posłużyć się porównaniem, w tym ostatnim nalocie z wtorku na środę mieliśmy do czynienia z nalotem i kontrnalotem, Rosjanie także atakowali. Tylko, że teraz, kiedy możemy się zająć podsumowaniem wyników tych ataków, mogę Państwu pokazać zniszczone samoloty pod PSKOWem rosyjskie wojskowe. I uszkodzony sklep sieci Auchan w Kijowie. Przejdźmy do szybkich newsów telegramowych. Zachodnie wydanie The Drive pisze o tym, że faktycznie Ukraińcy modernizują rakiety Neptun w taki sposób, by mogły one dolecieć nawet do Moskwy. Faktycznie jest to uzbrojenie sprawdzone, działające. Jeśli uda się zwiększyć jego zasięg, tutaj piszą o tym, że. Wypracowano, opracowano dla tych rakiet także na przykład systemy GPS, co pozwoli im precyzyjnie trafiać cele nieruchome, to może wiele zmienić. Dalej znany nam dobrze Girkin a raczej jego żona w jego imieniu żali się, że przewożono go z więzienia do sądu bodajże z mieszkańcami Ukrainy oskarżonymi przez Rosję. O przestępstwa wojenne w Mariupolu, czyli już widzimy standardową praktykę w rosyjskich i radzieckich więzieniach, lubili wsadzać ludzi w taki sposób do więzień, klatek, cel, baraków, żeby oni się tam y, mordowali nawzajem. Dalej mamy zdjęcia satelitarne nowego systemu obrony przeciw dronom nawodnym przy moście krymskim, zatopione barki, pomiędzy nimi być może rozciągnięto lub planują rozciągnąć sieci. Tutaj mamy niestety materiał z trafienia w Kijowie, z tej nocy z wtorku na środę, o której Państwu mówiłem. Tam także, jeśli dobrze pamiętam, dwie osoby zginęły. Tu widzimy właśnie zniszczony, uszkodzony, nie zniszczony całkowicie, ale trafiony sklep. Mamy, proszę Państwa, wyrazy współczucia i szacunku dla Prigorzyna i Utkina. To, jest, to nie jest cmentarz, to są prawdopodobnie okolice biurowca grupy Wagnera. Oto się nazywało Wagner Centr. Póki co to jest jedyna reakcja zauważalna sympatyków Prigożyna. Na razie żadnej. Zemsty nie obserwujemy. Dalej rosyjski producent procesorów Baikal Electronics ogłosił upadłość. To oczywiście mogło być yy, możliwe do przewidzenia. Dalej mamy nowy zestaw pomocy od Niemiec dla Ukrainy, nowe czołgi Leopard 1A5, sztuk. Tu proszę państwa mm, oni to różnie podają. Tutaj na przykład widzimy 20 czołgów Leopard i w nawiasie wcześniej jeszcze 10. Wcześniej 10, co właśnie tutaj nie jestem absolutnie przekonany, czy chodzi o to, że teraz dostarczyli 20, więc łącznie 30, czy że wcześniej 10, a teraz liczba docelowa, już ostateczna po tej dostawie to 20. Tak czy inaczej widzimy tutaj dostawy pojazdów bandwagen, to są pojazdy, proszę Państwa, te takie śmieszne, gąsienicowe pojazdy z przyczepką. One wyglądają dziwacznie, dość karikaturalnie wręcz, ale mają bardzo wysokie zdolności do pokonywania ciężkiego terenu i są bardzo przydatnymi ważnymi pojazdami. Karabiny maszynowe MG3 to też ważna informacja, amunicja do leopardów 1 tu jest podana liczba, tak jak mówiłem, nie mam pewności co ona dokładnie znaczy. 18 leopardów 2A6 z amunicją. I to jest proszę Państwa ciekawe, jeśli faktycznie 18 nowych leopardów, to to jest więcej niż Ukraina do tej pory straciła bezpowrotnie. Pojazdy Marder, pojazdy MRAP Dingo, pojazdy M113, każdy z dwoma karabinami maszynowymi. To jest też bardzo istotne, stare, wolne, ale one potrafią transportować w tych strefach przyfrontowych amunicję żołnierzy, ochraniać ich przed odłamkami. Ważna rzecz, naprawdę. Tu jeszcze jest dodatkowo w opisie także o tym, że w tym zestawie jest radar i 16 zestawów dronów typu Vector. A także cztery transportery czołgów HX81, 13 milionów sztuk amunicji do broni palnej. Także pomagają, różne kraje pomagają, Polska pomaga Niemcy, stany, kraje bałtyckie cały czas, to niesłabnie, wbrew temu, co mówią propagandziści rosyjscy. Ukraińcy pochwalili się takimi systemami automatycznymi tutaj widzimy jakiś system obserwacyjny, głowice optoelektroniczne najprawdopodobniej. I tutaj gdzieś były też kadry o z podobnym systemem zamontowanym karabinem maszynowym. To jest proszę państwa ciekawa rzecz. Nie wszędzie na froncie jest wielu żołnierzy. Taki system pozwoli osłonić te tereny, gdzie mm, po prostu prawdopodobieństwo Ataku może być mniejsze, więc nie warto tam trzymać dużych sił. Ciekawy system, na pewno się przyda. Dalej. Mówiłem Państwu na ostatnim przeglądzie, że Ukry przepraszam, chińska, e, chińska, kartograficzna, kartograficzny serwis standaryzacji map ogłosił nową mapę, pokazał nową mapę, na której rosyjska wyspa na rzece Amur została pokazana jako terytorium chińskie. I tutaj jest news na temat rosyjskiej odpowiedzi, której nie było. Rosyjscy urzędnicy państwowi, pan Pieskow i tak dalej, ludzie, po których moglibyśmy się spodziewać reakcji, nie zareagowali. I są najnowsze dane, proszę państwa, rozstatu dotyczące wypłat w Rosji, zarobków w Rosji. Otóż, proszę państwa, średnia zapłata w Rosji, średnia wypłata w Rosji to jest 80 w tej chwili już prawie tysięcy rubli. 80 tysięcy rubli to sobie przeliczmy na złotówki. To nie jest dużo, choć 80 tysięcy to brzmi jak dużo, ale to jest 3400 złotych według dzisiejszego kursu, więc to jest ich średnia. Niemniej, proszę Państwa, 2 trzecie Rosjan, 64,4% żyje za mniej niż 45 tysięcy rubli, czyli no tutaj odpowiednio to będzie mm, około 2000 zł, coś takiego. Przeliczmy to jeszcze tak, niecałe 2000 zł. Ponad 2 trzecie żyje w Rosji za mniej niż 2000 zł miesięcznie, a to nie koniec, bo. W tych 64% mieści się też kolejna liczba. 37,7% Rosjan ma miesięcznie tylko 27 tysięcy rubli, czyli tutaj mówią mniej niż 10 dolarów dziennie. I jeszcze 21,7% Rosjan ma tego dochodu miesięcznego mniej niż 19 tysięcy rubli, czyli 800 złotych. To jest ta gospodarka, która dzięki sankcjom się rozwija, proszę państwa. A przypomnę jeszcze, że mówimy tutaj o sytuacji, w której dochody ludności rosną, nie ma rąk do pracy, więc ludzie dostają wyższe zapłaty, bo zakłady pracy konkurują o pracownika, a dodatkowo wielu ludzi dostało dodatkowe, wysokie wypłaty wojskowe bo poszli na front i zaczęli zarabiać poważne pieniądze. Mimo to te wyniki statystyczne są no, zatrważające. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję za udział w zrzutkach. To jest naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję za wspieranie mnie osobiście na patronajcie. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.